Nadal podróżujemy przez stan Nowy Meksyk. No i korzystamy z Google Maps albo z takiej aplikacji, już nie wiem czy wspominałem, Waze. Pisze się W-A-Z-E. Czyli podobny do program, podobny do Janosika polskiego. Także wskazuje, gdzie coś się wydarzyło. Wskazuje, gdzie suszą, jak to się mówi potocznie, gdzie stoją patrole policji i tak dalej. Gdzie jest jakieś niebezpieczeństwo na drodze. Ale podczas gdy w Arizonie sprawdzało się to bardzo dobrze, to na przykład w Nowym Meksyku już średnio, żeby nie powiedzieć, po prostu nie działa. I nie wiem, czy dlatego, że kierowcy nie jadą z tą aplikacją, czy po prostu ona nie jest tu popularna. Do sprawdzenia. Co natomiast jest popularne, to starodawny, sprawdzony sposób ostrzegania o stróżach, czyli włączenie na chwilę świateł długich. Przyznam, że w innym stanie się z tym jeszcze nie spotkałem. Może za mało przejechałem, ale mimo wszystko trochę podróżowałem. Nowy Meksyk dopuszcza takie potoczne metody właśnie komunikacji między kierowcami szerokiej drogi.